Cześć, to Gorygon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Factorio. Zanim przejdziemy do rzeczy, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a jeśli macie ochotę pogadać, zapraszam was na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie i w komentarzu pewnie też. Także przejdźmy do rzeczy. Co będziemy dzisiaj robili? No więc dzisiaj będziemy robili coś, co jest dla mnie troszkę takim gruntem niepewnym, ponieważ no nie mam dużego doświadczenia w tym, nie jest jakiś element, który bardzo często robiłem, a mianowicie chodzi mi o coś, co się nazywa proces wzbogacania metodą Kovarexa. Tak, właśnie to. Ten mityczny proces nazwany od imienia, ksywy czy czegokolwiek jednego z twórców Factorio, tak zwanego Kovarexa, pewnie ksywa jak zakładam, nie wiem czy Kovarex to jest czeskie nazwisko, także załóżmy, że to jest ksywa. I właśnie ten proces wzbogacania będziemy dzisiaj robili. Ale słowem wstępu, po co się go robi? No więc tak, jeśli nie wiecie, zakładam, że większość z was wie, no bo jesteśmy przecież wszyscy graczami Factorio tutaj już całkiem wprawionymi w bojach. Uran, gdy przetwarzamy uran, to ruda uranu, taki surowy uran, ta ruda wpada do wirówek. I przetwarzana jest na dwa rodzaje uranu. Albo uran numerki 230 coś, półprodukty, bla, bla, bla. No gdzie jest uran? Halo, halo. Uran. No to ciekawe. Dobra, na dwa rodzaje uranu. 238, czyli tak zwany uran biedny, i 235, czyli tak zwany uran bogaty. Albo jak wolicie, częsty i rzadki. No i z tego uranu rzadkiego zasadniczo mało rzeczy się robi. Można robić, nie wiem, na przykład wzbogacane magazynki czy coś tam. Też wybuchowe, jakieś tam artyleryjskie pociski, bla, bla, bla. A z tego drugiego robi się rzeczy ciekawsze, czyli mianowicie na przykład bomby atomowe i to, co nas głównie interesuje, czyli uranowe ogniwo paliwowe. No i w sumie po co ten proces Kovarexa? Ano dlatego, że przy przerabianiu rudy uranu mamy tylko 0,7% szans na otrzymanie tego uranu dla bogatych, a 99,3% na otrzymanie tego uranu dla biednych. A proces Kovarexa właśnie tutaj wkracza. Wkracza tutaj proces Kovarexa, który pozwala nam wrzucić do takiej wirówki 40 uranów bogatych, 5 biednych, poczekać 50 sekund i otrzymać z powrotem 41 bogatych i 2 biedne. Czyli na tym całym procesie tracimy 3 urany te częste, a zyskujemy jeden rzadki, co, umówmy się, jest całkiem dobrym dealem w tej sytuacji. Problem polega na tym, że jest to całkiem upierdliwe, jeśli chodzi o zbudowanie jakiegoś rozsądnego przetwarzania tego. No bo musimy włożyć 40, wyjąć jeden i najchętniej, jeżeli chcielibyśmy, żeby ten jeden jeszcze można było na coś wykorzystać. Ja szczerze mówiąc nie mam dobrego pomysłu, jak to zrobić. Nie będę tutaj ukrywał, że jestem wszechwiedzący, wiem jak to zrobić, nie mam pojęcia, dlatego proponuję, żebyście, jeśli macie pomysły albo działające schematy, które sami wykombinowaliście, bo takie z internetu to ja też mogę znaleźć, więc jeśli sami sobie wykombinowaliście coś, to wklejcie mi proszę na pastebinie w komentarzu i ja obczaję i może sobie zrobimy jakiś na livestreamie czy coś przegląd tego, bo nagramy odcineczek, gdzie będziemy poprawiali te Kovarexy, jeśli macie dobry schemat. A na razie przejdźmy do tego, który ja wykombinowałem, że tak powiem, w tak zwanym międzyczasie. No i co? No, moim zdaniem jest on wystarczająco dobry, żeby go robić. Jedyny ma jeden mankament, ma, który ja uważam, że całkiem spory mankament, szczególnie w początkowych fazach gry. No ale to już, że tak powiem, pokażę wam, o co mi chodzi z tym mankamentem, jak będziemy budowali. Także tak, no na razie postawiliśmy sobie beacony, dlatego że chcemy przyspieszyć cały proces, bo 50 sekund to nie ma nikt czasu, żeby tyle czekać. Tutaj sobie wrzucimy 4 takie zdzisia automaty montażowe. Od razu, czy można do nich włożyć... A nie, bo to się nie robi w automatach montażowych, tylko w wirówkach, przepraszam. Wrzućmy wirówki i wybierzmy od razu Kovarexa. I też wrzucimy do was to. Także już mamy plus 300% szybkości, tu mamy plus 250, tylko dlaczego? Aha, bo tutaj jest dodatkowy ten.
No, gdybyście chcieli na przykład, żeby to sobie poszybszyć, że tak powiem, to można by zrobić potrójnie, tak? I tutaj wstawić w środek jeszcze jeden radionadajnik, ten będzie szybszy. No, ale na nasze potrzeby tutaj to kompletnie wystarczy. No dobrze, to jest pierwszy krok. Zbudowaliśmy sobie to. Teraz musimy postawić skrzynki. I tutaj, jeśli chcecie to zrekonstruować, to należy się skupić, bo to jest troszkę bardziej skomplikowane. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Potrzebujemy skrzynek tyle. Jest to całkiem dużo. Te środkowe nie muszą być częścią sieci logistycznej. Mogą to być skrzynki stalowe. Ja akurat nie chcę mi się ich robić i mam dużo tych skrzynek, więc korzystam z tych. Te w ogóle służą do tego, że zielone łapki do nich wykładają gotowe produkty. Te służą do wkładania rzeczy. I one sobie muszą żądać. I one żądają sobie uranu częstego tak zwanego. I to jesteś ty, to jesteś ty i to jesteś ty. I to są te urany tak zwane częste. Teraz tak, to jest dopiero początek całego procesu. Teraz potrzebujemy jeszcze łapek białych. Tu, nie? Tak, tutaj. Są łapki białe. Bierzemy sobie teraz skrzynki zaopatrzeniowe. Pyk, 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 pyk. Nie, przepraszam. O, już się sam zakręciłem. Potrzebujemy to postawić tu i tu i tu i tu. I musimy sobie od razu ustawić uran, nadpisz ładowność, ale nie, najpierw połączmy to do sieci tak zwanej. Czerwonym, żeby nam się nie mieszały kolorki. Drucikiem czerwonym, nadpisz ładowność, chcemy 10. Warunek masz taki. Jeśli jest uranu więcej niż 120, to zacznij działać. No i tutaj wchodzą do gry skrzynki czerwone. Ups, pyk. I skopiujmy to teraz tutaj. Wszystko działa. Jednej rzeczy nam jeszcze tylko brakuje i to są łapki. Tak, tak, tak i tak. No i teraz, żeby tak powiem, i to jest ten mankament, o którym mówiłem. To jest ten problem z tym schematem. Mianowicie taki, że na każdy taki, na każdą wirówkę potrzebna jest jakaś tam ilość, liczba tych uranów bogatszych, żeby z jump startować cały proces. Minimalnie jest to 40 oczywiście, ale tak, żeby być bezpiecznym, to jest 120 powiedzmy, żeby one zaczęły być wykładane tutaj. No, jest to problem dla mnie nie, no bo mam ich dużo, bo od pewnego czasu już, że tak powiem, korzystam z tej metody, ale dla takich w nowych rozgrywkach, powiedzmy, może stanowić to jakiś problem. No niestety, taki jest mankament, albo potrzeba po prostu poczekać, aż się zrobi 120 tą metodą i wtedy dopiero zacząć, że tak powiem, zyskiwać na tym przetwarzaniu. No, tak jak mówię, jeśli macie lepsze pomysły, to wsklejajcie w komentarze, piszcie do mnie, wysyłajcie message i tak dalej. Zobaczymy. Chętnie zobaczę, co żeście wykombinowali. Dobra, no to już teraz bez gadania, wróćmy tutaj to, tutaj to, tutaj to i tutaj to. No i to powinno zacząć działać. Tak mi się wydaje przynajmniej. czyli tutaj powinniśmy to możemy zebrać. Sprawdźmy, jak to zadziała. Tu jest 88, tu wszystko działa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Działa? Działa. Zaraz się tutaj powinny zacząć pojawiać te urany bogatsze. Także to mamy z głowy. Jedną rzecz. Na tym polega właśnie enrichment Covarexowy. Dobra, ale skoro jesteśmy już w temacie atomowym, to pomyślałem sobie, że możemy na zakończenie odcinka zrobić jedną rzecz, której nigdy nie robiłem, mianowicie strzelić sobie bombą atomową. Skoro mamy już tyle uranu, który można sobie marnować bezpiecznie. Weźmy sobie 100 ze sobą. Także zróbmy sobie bombę. Szczerze mówiąc, nigdy nie strzelałem z bomby atomowej. Czytałem jakoś tak sobie o tym, jak ona powstała mniej więcej w tym okresie, że nie jest to jakieś super tego i widziałem, że jest sporo modów, które polepsza jakby jej działanie. Typu True Atomic Bomb, coś tam, że naprawdę ten wybuch jest spory. Nie wiem, nie wypowiadam się, nigdy z niej nie korzystałem, więc myślę, że możemy... O, tutaj oczywiście nasze pociągi wszystko wyczyściły.
Gdzie, o, tutaj jest jakieś takie gniazdo, które możemy spróbować wyczyścić. Gdzie ona jest? Tutaj. Także tak, słyszałem, że nie jest to jakieś super, że dupy nie urywa, jak to mówią, ale że nie wiem, no spróbujmy. Wypowiem się, jak zobaczę, jak to działa w praktyce. Także co? O, już się nasza bomba zrobiła, mamy dwie, bo mam jeszcze jedną z tego, jak sprawdzałem, jak się je robi. Zasklepmy sobie to wejście. I co, jesteśmy na bombie atomowej, tak? Tak. Co mnie już atakował? Uff, na szczęście to jest jakiś taki słaby. Dobra, sprawdźmy. C. Bum. O. No. Okej. Okej. Widzę jakby, co tutaj jest fajnego w tym. Ale też, umówmy się, bez przesady. Trochę jest to drogie, no bo jednak tych uranów 30 zrobić, to no jest całkiem drogo to jest. Całkiem drogo jak na te efekty. A z drugiej strony, no nie wiem, co miałoby to robić. Fajnie, gdyby można to było połączyć. Wow. No jednak taki wybuch robi wrażenie. Fajnie, gdyby to można było połączyć z artylerią. Gdyby na przykład artyleria miała takie pociski uranowe. To by było super na pewno. Pewnie jest taki mod. Jeśli jest, to obczaję, czy jest, i na przykład wrzucę linka na Discorda. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Gorigon.